No, dzień dobry. Rzeczywiście jestem Emilką Bojańczyk i faktycznie jak dziewczyny się do mnie odezwały, to poprosiły, żebym opowiedziała o trendach w sieci. Natomiast nie wiedziały, że ja... No, oczywiście się zgodziłam, bo bardzo przyjemnie jest tutaj przed wami występować i jest to dla mnie bardzo miłe zadanie. Natomiast nie zdradziłam się z tym, że może ja nie jestem taką najlepszą osobą, żeby mówić o trendach. Bo mi się wydaje, że ludzie się dzielą na takich, którzy myślą, że nic się nie zmienia, i na takich, którzy myślą, że wszystko cały czas się zmienia. I ja raczej jestem z tych pierwszych. Więc jak sobie zadaję takie pytanie, czy w pewnym sensie wszystko już było, czy też mamy mnóstwo nowych rzeczy, to ja bardziej mam taką inklinację, żeby odpowiadać, że wszystko już było. Ale oczywiście tak nie do końca wszystko jest czarno-białe, więc coś tam nowego też się dzieje i o tym spróbuję wam opowiedzieć. No ale... Moim zdaniem to, co teraz się dzieje w web designie, to jest już powiedzmy od ostatnich 3-4 lat wchodzą nowe techniki, które pozwalają nam właśnie czerpać z tego, co było i czym graficy printowi się posługują już od bardzo, bardzo dawna, na potrzeby sieci, więc w pewnym sensie to już było, ale możemy z tego zacząć korzystać na nowo, w innym medium i co się z tym wiąże w trochę inny sposób. I z takich rzeczy, takich typowych, powiedzmy starych trików, zabiegów, którymi projektanci się posługują już od pewnie setek lat, a na pewno przez cały XX wiek, to ja bym chciała omówić trzy, przede wszystkim typografię, bo to, co się teraz dzieje w sieci, to jest przez ostatnie 2 lata właściwie weszły możliwości takie, które pozwalają nam robić z typografią praktycznie rzecz biorąc wszystko. I ona może nawet w sieci wyglądać lepiej niż w drukach. Niestety wciąż nie za często to się dzieje i taka świadomość tego, jak powinna wyglądać typografia, jak składać tekst, nie jest na tyle wysoka wśród i myślę projektantów, i redaktorów zajmujących się treściami do sieci, jak świadomość w środowiskach printowych. Także zabawa typografią, używanie typografii w sposób dekoracyjny, no to jest coś, co było od dawna, tutaj przykład z 1500 roku około. Używanie autorskich krojów, typografii wypracowanej na potrzebę konkretnych projektów, plakatów, to jest też coś, co się dzieje, jakby to jest takie podstawowe narzędzie projektanta. To był plakat Vima Cruella. Tutaj mamy typografię na siatce też z lat 60. ubiegłego wieku. No i to są takie standardy projektantów drukowych. Tutaj mamy Philippa Pelwag i też super piękna typografia, która tworzy tak naprawdę cały przekaz tego plakatu. Natomiast w sieci do niedawna to się rzadko działo. Teraz już można. Tutaj jeszcze chciałam pokazać mój ulubiony kolektyw My Name is Wendy z Francji i to też jest plakat, który używa rozsypanej typografii, dużej typografii, małej typografii i właściwie wyłącznie napisy w pewnym sensie tworzą tą grafikę. Tutaj też My Name is Wendy, bardziej gra liter z ilustracją. Tego typu kompozycje praktycznie rzecz biorąc do niedawna się nie zdarzały w internecie. Teraz moim zdaniem już można. Ja tutaj nagrałam ze stron internetowych, bo nie mamy tutaj internetu, kilka filmów. Te filmy mogą być czasami trochę denerwujące, bo ja nie jestem jakimś ekspertem w nagrywaniu filmów z ekranu, ale mocno się podszkoliłam, przygotowując się. No i tutaj mamy na przykład typografii, która współgra dużej typografii, która tworzy tak naprawdę kompozycję tej strony, tworzy ten przekaz, tworzy grafikę. Jednocześnie gra z tutaj w tym wypadku wyszparowanymi zdjęciami w fajny sposób. Tutaj mamy następną stronę, która w zasadzie duża typografia, która jednocześnie tworzy nam menu, a jednocześnie w zasadzie tworzy grafikę tej strony. I zauważcie, że też tutaj oprócz tej dużej typografii mamy rozsypaną na brzegach pionową typografię, mamy elementy, które są wycentrowane do lewej, do prawej, więc to są też takie kompozycje, które w plakacie, w drukach są zupełnie standardowym zabiegiem, natomiast w sieci do niedawna jeszcze stwarzało problemy, na przykład wycentrowanie czegoś w pionie. To jest bardzo fajny moim zdaniem przykład, bo to jest napis, który graficznie ilustruje to, o czym mówi.
A tutaj to akurat nie jest animowane, bo nie udało mi się zrobić filmu z tej strony, ale to jest bardzo fajny zabieg zdjęcia włożonego w typografię, który tworzy takie jakby trochę przestrzenne animacje, to polecam. Ja później się podzielę linkami do tych stron, więc możecie sobie je pozwiedzać na żywo w sieci, one się lepiej prezentują niż na filmach. Drugim takim elementem z koszyka, powiedzmy, zasobów projektantów, oprócz typografii, no to jest ilustracja, wiadomo, no to jest podstawa. Trochę tak jest dotychczas w sieci, rzadko się myśli o ilustracji jako takim głównym budulcu strony internetowej. Trochę z tego powodu, że właśnie do niedawna na przykład takie rozwiązania jak SVG nie były powszechne, czyli wektorowa grafika w sieci praktycznie nie istniała. No teraz to się zaczyna właśnie coraz bardziej robić możliwe. Ja tutaj pokażę kilka przykładów super ilustracyjnych prac drukowanych. To jest Syfon Studio, te dwa plakaty. Tutaj jest plakat Homework. A tutaj jest tegoroczna strona tegorocznej edycji festiwalu KIK, takiego dosyć znanego festiwalu o mediach cyfrowych, która jest oparta na zresztą interaktywnej ilustracji tego goryla. I zresztą każda edycja festiwalu KIK jest w bardzo fajny sposób wyilustrowana. A tutaj mamy przykład też, który mnie zachwycił o tyle. Spośród różnych stron internetowych, które oglądałam, ta strona internetowa jest moim zdaniem takim przeżyciem najbliżej tego, co czujemy, kiedy sięgamy po tomik poezji drukowany. To są wiersze poskładane, każdy z nich ma przekładkę bardzo ładnie wyilustrowaną właśnie grafiką wektorową i te technologie SVG pozwalają też ładnie animować ilustrację, a później mamy po prostu poezję, która jest złożona z dużą ilością światła, z oddechem, I można sobie czytać tę poezję. Natomiast jak wybieramy nowy rozdział, co zaraz tutaj się do tego doczłapię na tym filmiku, to każdy rozdział się zaczyna bardzo wyrazistą ilustracją. No i dodatkowo właśnie też te animacje to jest coś, co tutaj jest możliwe. Tam każdy rozdział ma super śliczną ilustrację w takim wektorowym, właśnie płaskim stylu i one są dodatkowo animowane. A tu jest strona kanału Cartoon Network dla dorosłych, ale też... Widzę tutaj, Ola mnie ostrzegała, że być może nie wszystkie te filmy się uruchomią tutaj. I widzę, że jest z tym jakiś tam problem. W każdym razie to jest strona internetowa, która jest, na której można słuchać muzyki i każdy utwór muzyczny jest wyilustrowany takimi kształtami 3D z oświetleniem, które są interaktywne i się poruszają, powiedzmy tam pod wpływem, ruszając odpowiednią myszką, możemy kierować trochę tym ruchem i oglądać te obiekty z różnych stron, więc jest to bardzo ładna ilustracja dla utworów muzycznych, które się tam odsłuchuje. No i trzecim punktem ważnym bardzo dla projektanta i w zasadzie no to jest taki, powiedzmy, jak się uczymy na studiach, to zawsze są zajęcia z kompozycji, a do niedawna trochę tak było, że w tej sieci kompozycja znika, no bo co, no bo strona internetowa to są divy, to jest siatka, to jest, no nie za bardzo jest tutaj, to jest przede wszystkim też responsywność, więc mamy, wydawałoby się, dosyć mały wpływ na to, jak to będzie wyglądało jako całość na różnych nośnikach, natomiast więc inaczej się podchodzi do kompozycji i do niedawna miałam takie wrażenie, że w zasadzie o kompozycji jako takiej myślimy bardzo mało, projektując dla sieci. I takie układy, gdzie kompozycja jest zamkniętą całością i gdzie każdy skos jest ważny, umieszczenie czegoś w jednym rogu powoduje, że dociążamy to w innym rogu. No takie myślenie bardzo kompozycyjne, które dla projektantów jest podstawą. W sieci trochę dotychczas nie istniało, natomiast zaczynają się pojawiać moim zdaniem strony, tutaj mam nadzieję, że zadziała ta, które też bazują na takim myśleniu i wtedy one są często bardzo efektowne i się zdecydowanie wyróżniają. Tu akurat jest strona agencji cyfrowej, więc w zasadzie ona musi służyć za taką wizytówkę tego, że oni robią rzeczy wyróżniające się, no i faktycznie no, ta kompozycja nie jest dosyć wyjątkowa. Tutaj
to jest mniej wyjątkowa kompozycja, ale fajnie jest, że zostało to pomyślane jako całość, to jest wszystko responsywne, także i ta ramka, i to, że jeden tekst jest w rogu, inne rzeczy są wyśrodkowane, że mamy teksty, które są obrócone, czyli w pionie i też wyśrodkowane. To wszystko ze sobą gra, to tworzy układ, który jest skończoną, zamkniętą kompozycją i który będzie się sprawdzał. Dodatkowo mamy duży element typograficzny na środku, mamy to współgra ze zdjęciem, które też jest wycentrowane i no, tego typu myślenie, które jest w pewnym sensie oczywiste, gdy projektujemy broszurę czy plakat, do niedawna jeszcze rzadko się zdarzało w sieci. No, właśnie teraz z przyjemnością obserwuję, że takich przykładów jest coraz więcej. O, to jest super fajna strona internetowa, która łączy chyba w zasadzie wszystko, o czym dotychczas powiedziałam. Zobaczymy, czy zadziała ten film. Please. Może. Boję się nacisnąć spację, ale nie wiem, co się wtedy stanie. Dobrze, nic nie wybuchło, przynajmniej tyle. No dobrze, no to bardzo szkoda. Polecam bardzo, żeby zobaczyć tę stronę. Ona łączy takie szwajcarskie podejście do typografii na siatce, ale kontrastowanie bardzo dużych napisów z mniejszymi i z bardzo pomysłowymi i fajnymi ilustracjami. P22. No dobrze, no tak, więc z jednej strony dużo już było w projektowaniu, ale możemy sięgać do tych zasobów, możemy korzystać z tej tradycji i możemy to robić w sieci w tej chwili na nowo. No, takie technologie, które weszły w ostatnich 3-4 latach, ale niektóre z nich zostały właściwie, stały się bezpieczne do stosowania w przeglądarkach tak, żebyśmy mogli z nich korzystać i mieć pewność, że większość osób je zobaczy poprawnie. No to są, to jest Flexbox na pewno, to jest rysowanie na kanwasie, to są webfonty i wsparcie dla różnych funkcji OpenType i naprawdę warto z tego korzystać w tej chwili. To są już właściwie takie rzeczy standardowe, których nie trzeba się bać i które umożliwiają właśnie to uczenie się od mistrzów, powiedzmy, projektantów z XX wieku, ale adaptowanie tego do tego, co robimy w sieci, gdzie dochodzą, jak wiadomo, związane z tym medium nowe możliwości, takie jak animacja. Drugą rzeczą, która jest, moim zdaniem, tak, zaszło pewne nieporozumienie w internecie, moim zdaniem, polegające na tym, że i to tutaj staram się normalnie nie obarczać programistów jakimiś tam winami, czy tam nie zwalać na nich za dużo z tego, co złe, tylko no wiadomo, inaczej patrzymy na różne rzeczy, ale myślę, że jest to, kiełkuje to trochę z tego, że programiści w pewnym sensie tworzyli standardy, które mamy w internecie, a oni patrzą na wiele spraw bardzo tak w taki ścisły sposób, mało humanistyczny. I jedną rzeczą jest dla nich konstrukcja, powiedzmy szkielet, można o tym myśleć, taki jakiś szkielet domu, który trzeba zbudować, czyli strona internetowa, a inną zupełnie materią jest treść, którą wydaje się im, że można, powiedzmy, tą treścią dowolnie później zapełnić. Mamy szkielet, dobra, ktoś w CMS-ie wrzuci jakiś tytuł, jedyne, co jest nam potrzebne, to jest wiedzieć, że będzie tytuł, śródziszy tytuł, nie wiem, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, mamy treść, będziemy mieć taką funkcjonalność, inną funkcjonalność. I tak powstają strony internetowe, i tak powstają też szablony, które są później do kupienia w sieci, a zupełnie inni ludzie zapełniają je treścią, niż ci, którzy je budują, projektują i programują. Natomiast no moim zdaniem taka dychotomia, treść osobno, forma osobno, to jest jakieś nieporozumienie. Tego w zasadzie w grafice projektowej dotychczas nie było. I treść i forma, moim zdaniem, to są rzeczy ściśle związane i jest mnóstwo takich rzeczy, które właściwie nawet trudno powiedzieć, czy to jest treść, czy to jest forma, czy to, jak napiszemy jakąś treść, czy ona będzie wyboldowana, to jest też część przekazu, ale jednocześnie oczywiście to jest forma. To, jaki kolor temu nadamy, że alerty są czerwone, to jest treść przekazu. Znaczy część przekazu, ale jest to również forma, w którą ubierzemy ten przekaz. Fotografie, filmy, ilustracje. No moim zdaniem to jest zarówno treść, jak i forma i no, naprawdę bardzo trudno jest to oddzielać. Jak ja jako projektant dostaję takie zadanie, żeby zaprojektować stronę internetową czy aplikację i nie dostaję od klienta treści, tylko
jest powiedziane, że no to my sobie wypełnimy to później w CMS-ie, będziemy mieli dostęp, a na razie proszę nam zaprojektować stronę główną z lorem ipsum, jedną podstronę, musi być menu, no to wydaje mi się, że nic bardzo dobrego nie może w ten sposób powstać. Kiedy robimy druki, to w ogóle no nigdy takie zadanie wydawałoby się absurdalne, żeby projektant dostał informację, że będzie książka, która ma tytuł, na stronie tytułowej będzie również autor, a później będą przekładki z tytułem i treścią. Proszę zaprojektować książkę. Każda książka, którą my projektujemy w podpunkcie, ale myślę, że to dotyczy wszystkich projektantów, to jest efekt pochylenia się nad tym, co chcemy przekazać, co treść tej książki przekazuje i dobranie formy graficznej tak, żeby wspierała ten przekaz. Tutaj jest na przykład książka, która powstała z okazji śmierci Stanisława Barańczaka, więc te czarne linie, które tutaj są, czarny szef, który idzie przez środek tej książki, to wszystko jest nawiązanie powiedzmy do jakiejś nici czasu, upływu, tego, że Barańczak umarł. To, że jest ta wkładka, to oddziela jakiś jeden rodzaj treści, czyli program pogrzebu, od innego rodzaju treści, czyli od eseju i jego poezji. Także to nie powstało znikąd, to nie mogłoby, to by nigdy nie powstało, gdyby wytyczne były takie, proszę zaprojektować książkę, będą dwa rodzaje treści. Tutaj jest inny przykład też od mojej koleżanki Magdy Burdzyńskiej, projekt. To jest książka o Różewiczu i o tym, jak on szukał pewnych inspiracji na śmietnikach. Więc mimo, że ta książka powstała tak naprawdę z wielką pieczołowitością, dbałością o materiały i tutaj ten lakier, ten papier, to wcale nie są zresztą wbrew pozorom tanie rzeczy, to powstało po to, żeby wyglądało jakby było zrobione z tektury i z folii ze śmietnika. Typografia też jest tak dobrana, żeby sprawiać wrażenie czegoś rozsypanego, rozrzuconego, trochę śmieciowego, więc no, gdyby to była książka na inny temat, to wyglądałaby zupełnie inaczej. Tutaj jest przykład Kolektyw Kilku, bardzo fajna książka mówiąca o patternach i wzorach, która tak została zaprojektowana, że na spad są kolory, które tworzą wzór, nawet powiedzmy cała książka jest w pewnym sensie przedmiotem i ta forma graficzna mówi, wspiera to, o czym jest temat książki. A tutaj super projekt Poważne Studio, książka mówiąca o takich odmianach, jakby przejawach bogactwa ocierających się o kicz, no więc złota folia, a środek wygląda tak. No i jakby żaden z autorów tych projektów nie mógłby nigdy wpaść na te pomysły i ubrać tych książek w taką formę, gdyby nie wiedział od samego początku i nie współpracował ściśle z autorami czy też redakcją tych książek i nie starał się przekazać treści tych książek w sposób również wizualny. I w sieci zaczyna się dziać coś podobnego nareszcie. I się bardzo z tego cieszę. Po pierwsze, no są takie trendy właśnie jak visual journalism, czy storytelling, czyli taki nacisk na narrację w sieci. Niedawno byłam na warsztatach prowadzonych przez dyrektora artystycznego z New York Times i on, tutaj jest przykład tego, co oni wypuszczają. Mniej więcej, oprócz mnóstwa artykułów, które publikuje New York Times, które są zwykłym wrzucaniem powiedzmy ze strony redakcji do CMS-a, jakieś treści według szablonu. Oni mnie wypuszczają mniej więcej 10 takich autorskich artykułów miesięcznie, które są zbudowane nie w oparciu o zwykły szablon, tylko ktoś, projektant dostaje taką treść, dzieli je na małe akapity, do każdego z takich akapitów dopasowuje konkretne zdjęcie, zastanawia się nad tym, czy lepiej będzie ilustrował ten akapit, czy będzie lepiej zilustrowany przez film, czy przez zdjęcie, czy być może zaraz tutaj dojdziemy do tego przez infografikę. Jeżeli to wszystko tutaj trochę tak to poniedziała, bo nie dość, że ja to scrollowałam w taki jakiś mało umiejętny sposób, kręcąc te filmy, to jeszcze to się trochę zacina. Więc jeżeli mamy mapę, to ona się odsłania w inny sposób, niż się odsłaniały filmy. Mamy cały czas tekst, który nieprzypadkowo się znajduje w tym momencie razem z tą mapą, więc to jest takie odejście od tego, co dotychczas trochę było efektem działania właśnie zupełnie w oderwaniu kogoś, kto wypełnia CMS-a,
od projektanta, czyli projektant zaprojektował lorem ipsum i miejsca na włożenie zdjęć tam zamarkował szarymi aplami, a później redaktor, nie za bardzo zresztą umiejąc dostosować to narzędzie do swoich potrzeb, wrzuca te zdjęcie i one są zupełnie, nie wiem, o dwa, nie wiem, zupełnie w innym miejscu niż treść, która do nich nawiązuje. Natomiast tutaj to wszystko jest zgrane. To jest jeden tor narracji, który operuje kanałem wizualnym i kanałem werbalnym i one, jakby następuje synergia, nie lubię tego słowa, ale tak się dzieje. No więc film, no tutaj trochę już mieliśmy pokazania, tylko dlatego trochę rozdzielam, bo tutaj ten visual journalism łączy długie treści z ilustrowane infografikami, filmami, zdjęciami, tym, co się najlepiej nadaje. Oprócz tego mamy takie strony internetowe, które głównie oparte są na filmie i które nie mają długich tekstów. To jest nie moim zdaniem strona, która bardzo dobrze ilustruje większość tego, co chcę powiedzieć, więc naprawdę trzymam kciuki za to, że jakoś tutaj ona zagra w całości. To jest strona, która mówi o tym, co się dzieje w tej chwili w Syrii, która dzieli tekst nasz na takie kawałki, które są strawne dla nas w internecie, czyli nie mamy tych bardzo długich elementów. Jak mamy na przykład tamten kawałek tekstowy, wyglądał w jakiś tam sposób, bo przekazywał jakąś treść, teraz mamy zupełnie, mamy taką animację wpisywania czegoś na ekran, ale to nie jest przypadek, to nie jest dlatego, że projektant chciał zastosować animację. To jest dlatego, że ilustruje to tekst o tym, jakie były wyszukiwania w Google w Syrii w 2010 roku. Więc jakby rodzaj animacji, to jak napiszemy tą treść jest związane, projektant musiał to przeczytać, musiał się nad tym pochylić i wymyślił taki sposób, a nie inny sposób. Będą takie przestoje tutaj, bo chciałabym naprawdę pokazać wam tą stronę w całości, a ten filmik odgrywa się dosyć powoli. Mamy, jak przechodzimy do opisu, do informacji o Damaszku, to jest możliwość, żeby wejść do tego Damaszku. No, spróbuję zahipnotyzować ten kursor, żeby zjechał w dół. Może to się uda. Aha. Nie. W dół, w dół. Myślę, że się uda. O. I jest możliwość obejrzenia sobie Damaszku. Jak będziecie oglądać tą stronę w internecie, to tam jest również dźwięk, więc wtedy to jest taki, przenosimy się do tego miasta, są dźwięki w tle, jest ten lektor, który mówi o tym, gdzie się znajdujemy. Oprócz takiej perspektywy 360 stopni, oprócz tego, że tam zostały zastosowane animacje w treści, jest tam też użyta bardzo, bardzo efektowna, a niezbyt skomplikowany zabieg pokazania Damaszku dziś i 5 lat temu za pomocą takiej roletki jakby, że można sobie przesuwać i mamy to samo ujęcie przed i po, więc też zastosowanie jakiegoś tam drobnego bajeru, ale z pomyśleniem dokładnie o tym kontekście, w którym to stosujemy i o treści, którą chcemy przekazać. Następnym takim punktem jest, z czego możemy korzystać tworząc tę narrację w sieci, to jest animacja. To się bardzo nadaje na przykład do infografik, bo czym jest animacja? No to jest ruch, czyli to jest dodanie w pewnym sensie sobie czwartego wymiaru do tego, co już mamy na ekranie. Może w pewnym sensie trzeciego wymiaru, bo ekran jest dwuwymiarowy. No ale w każdym razie czasami animacje są po prostu denerwujące i niewiele wnoszą. Czasami są jakimś tam fajnym bajerem, który sygnalizuje nam, że mamy do czynienia z czymś nowoczesnym, czymś ładnym. A czasami są bardzo funkcjonalnym narzędziem, które pokazuje zmianę. Tak naprawdę należy o tym myśleć w ten sposób. Animacja jest po to, żeby pokazać zmianę w czasie, czyli coś jest małe, później coś jest duże. W sposób statyczny jest to bardzo trudno oddać i czasami jak próbujemy, to przestaje wszystko być czytelne. Natomiast animacja potrafi to zrobić bardzo dobrze, więc należy do wszelkich infografik, to jest świetne narzędzie, które bardzo dobrze stosować. A tutaj jest animacja zastosowana i być może... O, nawet jest dźwięk. To wam pozwolę po prostu sobie to obejrzeć. Genes are the instruction manual for all living things. From daffodils to dragonflies to you and me. Genes tell cells what to do,
when to divide, and when to die. But sometimes genes go wrong in a process called mutation. Some of these mutations tell cells to divide over and over and to live forever. We call these runaway cells cancer. But the same genes that cause cancer may also hold the key to curing it. Using genetics to find the right treatment for the right patient has created an entirely new way to fight cancer, precision medicine. Working with researchers from Columbia and Weill Cornell, New York Presbyterian is using precision medicine to make a patient's plan of care as unique as his genes. We're looking beyond the known cancer-causing mutations, analyzing the entire human genetic code for clues. We're using New York City's incredible ethnic diversity to build a larger, smarter storehouse of genetic knowledge. We're discovering the vital supply lines that keep cancer cells going so we can cut them off and starve tumors out of existence. That's amazing. And it's happening right here at New York Presbyterian. Czyli mamy tutaj bardzo ładną, animowaną ilustrację, która idzie dokładnie jakby w rytm opowieści w tle tego, co lektor nam przekazuje. I no, myślę, że takie dwutorowe działanie na mózg jest znacznie lepsze niż jednotorowe, więc a na pewno lepsze niż rozpraszanie kogoś ilustracją czy animacją, która nie ma nic wspólnego z tym, czym bombardujemy go z tej lewej strony, powiedzmy. Więc naraz jest zawsze lepiej. A tu jest zupełnie inne wykorzystanie animacji, bo w celach czysto sprzedażowych, komercyjnych. To jest sklep, właśnie zgadnijcie z czym. Który wciąga nas jakoś w swoje wnętrze i swoją opowieść. A tymczasem jest to intro do, już właśnie nie wiem czy powiedzieć, może ktoś ma jakiś pomysł, do sklepu. No właśnie powinno być, ale z butami, tak trochę mniej, bardziej standardowo. Zaraz, aha, no ten film też chyba nie odgra do końca, no widzę, że te długie po prostu się poucinały, no ale jak już się przejdzie przez te korytarze, to się dochodzi do miejsca, gdzie są pokazane buty i można je sobie kupić, ale za pomocą właśnie takiej, no to jest też trochę opowieść, to jest budowanie jakiejś sceny i wciąganie kogoś w swoją opowieść i to są takie triki, które w internecie stają się teraz możliwe. To akurat jest zwykły film w ogóle, a nie jakieś technologie zaawansowane internetowe, ale tego typu rzeczy można robić też inaczej, w tej chwili bardziej interaktywnie. Więc ja tak cały czas mówię, że wszystko już było i no faktycznie ja tak trochę myślę, że w projektowaniu dużo już było i trudno jest myśleć, że się wpadnie na zupełnie nowy koncept jakiś projektancki, natomiast warto czerpać do tych zasobów, które były i wykorzystywać je na nowo, bo mamy nowe medium. Tym medium jest internet, ekrany różnego rodzaju. I nie jest też tak, że myślę, że internet się niczym nie różni od druków i po prostu zaadaptujemy, nie wiem, książkę na ekran i będzie wszystko świetnie. Internet ma swoją specyfikę i pod niektórymi względami różni się diametralnie od tego, z czym zmagali się projektanci jeszcze do niedawna w sferze druków, w sferze plakatów, w sferze ilustracji i tradycyjnej grafiki. No właśnie, no więc co jest nowe? Dla mnie jest to podejście, co mi sprawiało może największą trudność, kiedy się też jakby trochę przestawiałam na myślenie o projektowaniu w sieci, to jest to, że projektant grafiki printowej ma znaleźć to jedno optymalne rozwiązanie, tą jedną idealną kompozycję wypracować i może nad nią siedzieć, nie wiem, dzień, wyrzucać tam gnieść kartki, wyrzucać do śmietnika, aż wreszcie ma to, czego chciał. Projektant internetu w pewnym sensie musi się liczyć z tym, że walczy o najmniejsze zło w wielu sytuacjach, że to będzie wyświetlane na bardzo wielu urządzeniach, to będzie wyglądało różnie w różnych kontekstach, i tej jednej idealnej kompozycji być może nigdy nie będzie. Być może nie będzie nigdy tego jednego użytkownika, który otworzy to dokładnie w takiej konfiguracji, w jakiej myśmy to sobie wymyślili i zaprojektowali. Więc o każdym bycie, który tworzymy jako projektant do sieci, musimy myśleć w taki, moim zdaniem, trochę kombinatoryczny sposób. Musimy przewidzieć bardzo wiele możliwych, równoległych
torów, w jakich ten przedmiot może zafunkcjonować. Jak myślimy o ramce, musimy myśleć o tym naraz jako o ramce pionowej na cały ekran, jaką będzie być może na komórce, a jak również o ramce w rogu dolnym wielkiego ekranu, bo taka będzie na desktopie. Jak myślimy w ogóle o kompozycji naszej strony, to musimy pamiętać, że wiele osób otworzy je w przeglądarkach, gdzie ma, nie wiem, połowa ekranu jest zajęta przez paski, przeglądarki z zachowanymi jakimiś bookmarkami i innymi rzeczami, a ktoś inny otworzy ją w full screenie i będzie ją widział zupełnie inaczej, a ktoś inny zwęzi okno i będzie miał przebijające z boku inne programy, które no, wpłyną też na to, jak to odbieramy. Więc trzeba to brać pod uwagę, trzeba myśleć o tych wszystkich kombinacjach, trzeba myśleć o tym, jakie jest to najmniejsze zło, żeby ten element zawsze wyglądał w miarę dobrze, choć być może mógłby wyglądać w jednej sytuacji idealnie, ale my musimy wybrać dla internetu takie rozwiązanie, gdzie zawsze będzie, powiedzmy, na te 70% swoich możliwości, to jest lepsze niż wybrać takie rozwiązanie, gdzie raz będzie na 100% swoich możliwości, ale gdzie indziej będzie no, po prostu bardzo źle. Teraz to, co wchodzi, to jest też treść zależna od kontekstu, więc nie tylko mamy responsywność, to już jest dosyć stara rzecz i dostosowanie się do ekranu, do wielkości ekranu, czy też do urządzenia, ale są sposoby na to, żeby wpływać na treść i wyświetlane są często różne treści dla osób na przykład geograficznie znajdujących się w różnych miejscach, jak podobno, jak się odpali stronę New York Times w Polsce, w Niemczech czy w Ameryce, to treści się wyświetlają inne. No ja tylko próbowałam z Polski, więc nie mogę tego zweryfikować, ale póki co wierzę. Ale takie kontekstowe projektowanie ma też swoje plusy. Możemy myśleć o tym, że te obiekty, które tworzymy, projektujemy, mogą być zmienne w czasie, mogą zależeć od tego, jacy są jego sąsiedzi, powiedzmy, i to czasem bywa bardzo fajne. To jest na przykład moja ulubiona cecha Messengera, to jest to, że tam te chmurki zmieniają kształt w zależności od tego, ile ich się wyprodukuje w krótkim czasie. Także jeżeli się coś napisze, to jest taka chmurka z zakrąglonymi rogami. Ale jeżeli się napisze dwie wiadomości w dosyć krótkim odstępie czasu, to w momencie, kiedy dochodzi ta druga, to tej chmurce się wyostrzy jeden rożek i tej drugiej, którą dodajemy, też ona będzie miała jeden ostry rożek. A jak są trzy, to się łączą w taką grubę trzyelementową. No dla mnie to jest cudowne, z tego powodu w ogóle tylko komunikuję się z ludźmi, żeby tworzyć takie układy, więc wy też jako projektanci możecie, no to jest taka możliwość, której w druku nigdy by nie było, coś projektujemy, idzie do druku, do widzenia. Tutaj możemy myśleć o tym, że to może wyglądać, możemy to zaprogramować tak, żeby się zmieniało i to może być fajny bajer, a czasami może być też funkcjonalne i bardzo pożyteczne. Inną taką sprawą, która moim zdaniem się zmieniła i zmieniła się w moim odczuciu, też widzę to po tym, jak klienci podchodzą do projektów webowych, a jak podchodzą nadal i podchodzili do projektów drukowanych, a też miałam taką chwilę olśnienia, jak kiedyś miałam wykład dla UX-owców, takich, którzy tylko siedzą w sieci. A to był wykład o książkach, bo chcieli się dowiedzieć czegoś o tych starodawnych technikach. I ktoś zadał mi z sali takie pytanie, no dobrze, ale jak wy testujecie swoje rozwiązania? No i wtedy powiedziałam, że nie testujemy, bo taka jest prawda, że nikomu, żadnemu projektantowi książki lub plakatu nie przyszłoby do głowy, żeby wyprodukować dwie wersje, pójść na ulicę i zadawać pytanie, która z tych książek się lepsza, bardziej czytelna. Proszę przeczytać tutaj, proszę znaleźć jakiś rozdział i zobaczyć, jak to idzie, będziemy mierzyć czas. No, takiego podejścia nie ma. Ja myślę, że jest wiele powodów, które się na to składa, że takiego podejścia nie ma. Po pierwsze, to jest stara dziedzina, która miała szansę wyewoluować na przestrzeni kilkuset lat i myślę, że takie dobre praktyki się już nabudowały przez te kilkaset lat, więc też takiej dużej potrzeby na testowanie nie ma, jak w dziedzinie, która jest młoda. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Inna jest taka, no w internecie to, co jest projektem, a ta strona biznesowa są znacznie mocniej powiązane. Przede wszystkim chyba dlatego, że internet ma znacznie większy zasięg. I kiedy myślimy, kiedy projektujemy książkę, no to my akurat w ogóle, pracując w branży głównie kulturalnej i w Polsce, jak mamy nakład kilku tysięcy, no to jesteśmy szczęśliwi. A takie, powiedzmy, no może gdybym pracowała nad adaptacją Harry'ego Pottera, no to mogłabym myśleć o
kilku milionach. No w sieci miliony to jest standard, miliardy się zdarzają i każdy z tych użytkowników przekłada się koniec końców na kwestie biznesowe i na pieniądze, brzydko mówiąc. Więc taka, powiedzmy, identyfikacja, która może nie jest mistrzostwem świata, ale ona wpływa realnie na 50 milionów użytkowników i jeżeli jest zrobiona troszeczkę gorzej i każdy wyda tam, nie wiem, o centa mniej w tym Airbnb, no to będzie 50 milionów centów. Ja nie jestem dobra z takiego mnożenia dużych liczb przez siebie, ale to przekłada się na duże pieniądze, malutkie zmiany. A druga rzecz jest taka, że jest możliwość szybkiej weryfikacji założeń. Także jak pracujemy nad książką, to jest proces, który trwa dosyć długo, ale później ta książka idzie do druku i cały nakład jest wydrukowany i zanim będzie dodruk, no to jest mija dużo czasu, no i po prostu, nie wiem, kiedyś dawno temu było coś takiego jak errata, teraz już chyba się tego nie stosuje. Natomiast w internecie możemy na bieżąco zmieniać pewne elementy i sprawdzać, czy to się sprawdza, czy nie. Skoro taka możliwość jest i motywacja biznesowa też jest, no to to się dzieje i to jest coś, z czym my, projektanci, musimy się jakby stanąć z tym zjawiskiem twarzą w twarz, bo to nie jest na pewno łatwo z tym żyć. Tutaj jest na przykład taki przykład, jak moim zdaniem mistrzowskie umieszczenie pewnego guziczka w aplikacji, no mnie jako człowieka pewnie trochę zmieniło, bo ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem napiwków. Mam jakiś tam, powiedzmy, psychologiczny może problem z płaceniem ich. Nigdy nie wiem, jak to przeprowadzić w uprzejmy sposób. I w taksówkach nigdy napiwków nie płaciłam. W ogóle mi to raczej nie przychodziło do głowy, żeby pod koniec tej usługi zapłacić napiwek. Natomiast jak wyskakuje mi taki ekran i od razu mam te wielkie trzy prostokąty, no to aż jakieś tak niemiło byłoby nie nacisnąć. No więc zazwyczaj naciskam. Nie zazwyczaj 15%, tutaj akurat ten kierowca był na tyle cierpliwy, kiedy próbowałam zrobić tego screenshota, że czułam się w obowiązku mu to zrekompensować, ale co najmniej myślę, że od czasu, kiedy zaczęłam używać tej aplikacji, to standardowo płacę ceny pewnie średnio 12% na piwku. Do tego czasu płaciłam zero. Więc jest to decyzja projektowa, decyzja, którą będzie podejmował również projektant, nie tylko projektant, pewnie też menadżer takiego projektu i programiści, ale również projektant będzie podejmował decyzję, jak, gdzie i czy taki guzik umieścić, a wpływa to, ma to przełożenie realne na to, jak pójść, no, na ten biznes. No więc jak my możemy sobie z tym radzić psychologicznie, to nie jest łatwe, no dla mnie to nie jest łatwe, podejrzewam, że dla was też, no chcemy przede wszystkim czuć się zadowoleni z naszej pracy, nie za bardzo lubimy pewnie, jak ktoś nam mówi, co mamy robić. Dotychczas jak się projektuje druki i przychodzi ktoś i mówi, że to ma być czarne, nie białe, to można powiedzieć, no ja jestem projektantem, to jest moja wizja, ma być czarne, ja się na tym znam i tak dalej, różne tego typu rzeczy. Czasem działa, czasem nie, ale no, nie ma tutaj dyskusji za bardzo merytorycznej. Tutaj jest taka sytuacja, że musimy odbić się od tego, że będą przeprowadzane testy na tym, co projektujemy i będą z tego wyciągane wnioski. Choćbym nie wiem, jak była przekonana do jakiegoś projektu, to jeżeli 5 użytkowników nie będzie umiało znaleźć menu, to jest zły projekt. Nigdy nie czułam się w ten sposób oceniana, kiedy projektowałam do druków, a też na pewno interakcja z czymś takim jak książka czy plakat jest pewnie znacznie mniej złożona, a w każdym razie na pewno trudniej ją zmierzyć, a kiedy teraz jest i motywacja do tego, żeby te rzeczy mierzyć, a też możliwość do tego, żeby te rzeczy mierzyć i śledzić i mamy mnóstwo danych, które spływają z internetu na temat tego, jak nasze projekty się sprawdzają, to jest na pewno pewien ciężar, który nie jest tak łatwo udźwignąć projektantowi. No ja powiem, jak ja sobie z tym radzę. Na pewno bardzo jestem wyczulona na to, że nigdy to nie powinno być pytanie, że będziemy teraz testować, czy to jest ładny projekt. Przetestujemy, czy ten kolor ci się podoba. I spytamy użytkowników, czy bardziej wolą, tutaj podsuniemy im różne screenshoty i się spytamy, czy bardziej im się podoba ten projekt, czy ten projekt. No moim zdaniem to jest złe podejście i moim zdaniem projektowanie przez komitet tego typu, podejmowanie decyzji przez komitet, czy to ma być czerwony, czy zielony, to nie jest słuszna droga i zapytanie o to ludzi też nie jest słuszną drogą, bo oni
będą odpowiadać, ale nie do końca w ogóle jest jasne, czy te odpowiedzi mają przełożenie na rzeczywistość. To, co trzeba testować, to jest to, czy choćby milion ludzi powiedziało, że coś jest brzydkie, ale ten sam milion ludzi kliknie na ten produkt, to ta druga rzecz się liczy, a nie ta pierwsza. Także w pewnym sensie chcę was uzbroić też w coś takiego, że jeżeli klient do was przyjdzie i powie, dobrze, zrobiliście taki projekt, a teraz ja zrobię testy, będę się pytać tutaj użytkowników, zaproszę Focus i będę się pytać, czy im się to podoba. Należy dyskutować z takim podejściem. Myślę, że to nie jest dobre podejście. Myślę, że testować należy przede wszystkim funkcjonalność. I też to, czy użytkownicy... Każdy projekt musi mieć jakiś cel. Ten serwis ma przed sobą na przykład, żeby ktoś sprawdził, nie wiem, program konferencji i dojazd do konferencji, więc musimy przetestować, czy ludzie sprawdzają, jaki jest program i czy umieją dojechać do tej konferencji. To, czy oni myślą, że to jest ładne czy brzydkie, to jest drugorzędne i nie powinni nie powinien klient chcieć, żeby przenosić tą decyzję na użytkowników. Natomiast te kwestie funkcjonalności są bardzo ważne i da się je testować i trzeba na to zwracać uwagę. I dobrze jest wykonywać nawet takie mini testy, powiedzmy jeszcze na etapie projektu, nie wiem, zapytać znajomych. Każda jedna, na samym początku każda jedna osoba to jest na początku o 100% wiedzy więcej, później o 50% wiedzy więcej, więc bardzo się opłaca spytać, nie wiem, 3-4 osoby na początku, jeżeli nikt nie umie znaleźć menu, jeżeli nikt nie wie, jak, nie wiem, przejść do podstrony, no to wiadomo, że mamy jakiś problem i ten problem trzeba potraktować poważnie i trzeba go rozwiązać, bo zamiatanie go pod dywan tylko spowoduje, że później będziemy mieć znacznie większy problem. A jednocześnie właśnie, żeby było funkcjonalnie, możemy zastosować te nowe technologie, trochę, o których opowiadałam. Ja przedtem pokazywałam takie bardzo, powiedzmy, bardziej odjechane, autorskie projekty, jak projektować, żeby było tak fajnie, jak kiedyś było w drukach, ale te różne nowe technologie można zastosować też po to, trochę to o tym mówiłam w przypadku infografik, żeby było bardziej funkcjonalnie i czytelniej. Na przykład animacje świetnie się sprawdzają w formularzach wszelkiego typu. Na przykład ten pasek ładowania, który tutaj się pokazuje, daje nam użytkownikowi do zrozumienia, że coś się dzieje i że nie jest tak, że kliknął i strona może, nie wiem, się zawiesiła czy co. Także klika w submit i widzi, że coś się dzieje. To jest super prosty zabieg, ale bardzo funkcjonalny i dobrze jest, żeby wszelkie interaktywne elementy potwierdzały użytkownikowi, że proces się toczy i że jest na właściwej ścieżce. Innym świetnym zastosowaniem animacji są zmniejszające się etykiety do formularzy. To jest zawsze taki problem, jak mamy, to jest akurat krótki formularz, ale jak mamy długie formularze, to te etykiety, no to jest dwa razy więcej miejsca niż same pole do wpisywania. I teraz dyskusje na ten temat są obfite, na pewno możecie znaleźć w sieci, gdzie należy te etykiety umieścić, czy w polu, czy nad polem, czy mają być duże, czy mają być małe. No więc moim zdaniem animacja tutaj to jest idealne rozwiązanie, one powinny być duże na początku, żeby było czytelnie, ale w momencie, kiedy ktoś zaczyna już coś wpisywać, to mogą się zrobić małe, bo już zazwyczaj służą tylko weryfikacji tego, jeśli ktoś nagle zapomni, co tam wpisywał, że to było imię, no to sobie przypomni, patrząc na pomniejszoną etykietę powyżej. No i też bardzo fajnym zastosowaniem animacji są sklepy internetowe, też takim właśnie, gdzie to się już bardzo przekłada na konkretny biznes i na funkcjonalność, bo sklepy internetowe, zresztą powinny też dobrze bardzo działać na komórkach, zazwyczaj wchodzimy do produktu, chcemy widzieć duże zdjęcia, później przeszukujemy całość i chcemy widzieć małe i to, że coś się zmniejsza, powiększa bez przeładowywania strony, tylko za pomocą animacji sugerujemy użytkownikom, w którym miejscu się znajdują, a ta struktura jest często dosyć w miarę skomplikowana, ma zagłębienie powiedzmy stopnia 2 czy 3, że szukamy jakiejś grupy produktów, później wchodzimy do produktu, później wchodzimy do widoku konkretnego i dobrze jest, żeby stworzyć za pomocą animacji taki model mentalny użytkownikowi w głowie, gdzie się konkretnie w tym sklepie znajduje i co właściwie ogląda. A to też myślę, że to dosyć pomysłowy sposób wykorzystania animacji, że ta ilustracja się kręci i wobec tego od razu wiemy, że coś tam gra, nie że się, nie wiem, skończyło, a jednocześnie... O, jeszcze coś tam było, coś się powiększa jeszcze, tak? A później też właśnie bez przeładowania, jakby mamy cały czas poczucie, że jesteśmy w tym samym utworze i czytamy więcej. Dobrze, no to ja już nie mam Ryana Goslinga na koniec, ale mam taką stronę, która być może ma szansę
na efekt wręcz przeciwny, czyli uśpienia was już totalnego. Ale myślę, że jest fajnym podsumowaniem tego wszystkiego, o czym mówiłam, czyli tego, że jest ilustracja i że jest nietypowe podejście do kompozycji, bo to jest jedna strona internetowa i użytkownik, nie udało mi się złapać na filmie od samego początku ładowania się tej strony, ale dostaje się taką instrukcję, że należy obudzić tego stwora, który tutaj jest. I można korzystać z tych różnych narzędzi, które są po prawej, tak, po prawej stronie, po to, żeby go obudzić. No i ma się tam taki jakiś tam timerek, więc jak widzicie, jeszcze 40 sekund będziecie musieli oglądać tą stronę. I można stosować te różne narzędzia. To fajnie i znacznie działa z dźwiękiem, który też jest tam dostępny, no po to, żeby tego stwora obudzić. Więc jest to jakieś tam interaktywne podejście, jest takie właściwie nawet powiedzmy growe, które też jest w tej chwili modne. Jest jakiś rodzaj narracji, bo poznajemy stwora, mamy go obudzić, czyli jesteśmy wpuszczeni w jakąś sytuację, trochę taką opowieść. I jest wymuszona narracja, no ten zegar cały upłynie, to ja wam opowiem o tym, chociaż to jest trochę gorszy efekt. To wtedy się pojawia takie okienko, które mówi, masz 15 sekund na to typowo, żeby zainteresować użytkownika swoją stroną internetową, zanim zaśnie, więc zgłoś się do nas i jest podany link do agencji cyfrowej, która tworzy tego typu animacje, no więc jest to jednocześnie połączenie tego podejścia biznesowego i jestem pewna, że to, ciekawa jestem, ale pewnie to testowali i pewnie mają sporą konwersję, a jednocześnie jest to sięgnięcie do takich metod projektowych, które od dawna się sprawdzają już też w innych mediach. Dziękuję bardzo. Cześć. Ja mam pytanie takie. Jeśli budujemy jakiś wstęp, opowieść i załóżmy zainteresujemy tym, czy możemy zbudować stronę w ten sposób, która będzie rozróżniać osobę, która już była na naszej stronie, żeby ona nie musiała na nowo, załóżmy to jest sklep z takim przejściem, z takim wprowadzeniem i ta osoba wchodzi po raz kolejny i czy musi przejść ponownie przez to intro, czy też no po prostu to, co już zainteresowało, może od razu przejść do tego koszyka czy produktu. Mhm. A jeszcze powiedz, chodzi ci bardziej z punktu widzenia technologicznego, czy co jest bardziej wskazane UX-owo, powiedzmy tak interfejsowo? Czy obie te rzeczy? W sumie obie te rzeczy. Dobrze. No to jeśli chodzi o technologię, to jest to jak najbardziej możliwe, no za pomocą ciasteczek. Zapisujemy sobie w cookiesach, że ten użytkownik już był i tak samo jak na przykład właśnie ten alert o cookiesach znika w dobrze zaprogramowanych stronach, to powinno znikać na długi czas. Tak samo możemy spowodować, żeby nie kierować na intro użytkownika, który już z tego urządzenia się logował na stronę. Czy ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie interfejsowo? W przypadku takim, jak opisałeś, czyli jakiegoś intro opowieści w sklepie? Tak, pewnie tak. Na pewno dobrze jest też dodać przycisk pomiń intro, który będzie widoczny nawet dla takiego, który jest pierwszy raz, ale się bardzo spieszy, albo dowiedział się od koleżanki, już i tak jest napalony na te buty, czy tam cokolwiek. Więc na pewno bym dodawała też taką możliwość pomijania intro dla wszystkich. Może rzeczywiście, jeżeli jest ono długie, to można pomyśleć o tym, można to testować też, czy zrobić tak, żeby w cookiesach to było zapisane i żeby w ogóle przekierowywać użytkowników, bo żeby tego nie widzieli, bo jakie jest zagrożenie wtedy, zawsze troszkę ludzie są zaniepokojeni, jak wchodzą dwa razy na jakąś stronę i im się zupełnie co innego wyświetla, bo mogą myśleć, że kurczę, coś nie działa, nie wiem, pamiętałam tę stronę inaczej, a teraz jest inaczej, może to nie to, więc trzeba uniknąć, dlatego ja na przykład też zazwyczaj odradzam tego, żeby zmieniać treść na komórce bardzo w stosunku do desktopu, żeby jednak te doświadczenia były podobne, tylko dostosowane do medium, ale czasami myślę, że można by było rzeczywiście rozważyć takie rozwiązanie, szczególnie jeżeli reszta będzie na tyle spójna, że nie będzie wątpliwości, że to jest to samo. Linki będą, przekażę tutaj organizatorom i myślę, że nie wiem, cała ta prezentacja to pewnie nie ma sensu, bo ona jest bardzo ciężka, ale z powodu tych filmów właśnie, ale te linki, no to w zasadzie jest większość tej prezentacji. Cześć, Piotrek. Mam jedno pytanie. Temat odnoszący się do nowych sposobów projektowania stron, o których mówiłaś, o typografii, o wykorzystaniu grafik i tak dalej, i tak dalej. O ile jest bardzo ciekawy, to za każdym razem zastanawiam się, jak w
tym przypadku rozwiązywane są tematy dostępności takich stron? Bo klient może sobie zażyczyć strony, która będzie nowoczesna, która będzie właśnie w tym szwedzkim stylu, tak? Czy norweskim, nie pamiętam. Szwajcarskim. Szwajcarskim. Byłem blisko. Tak. Jak w tym przypadku rozwiązywane są kwestie dostępności, które mają bardzo specyficzne zapotrzebowania, tak? Chodzi ci o WCAG? Accessibility? Tak. Czy w tym przypadku można taką stronę dostosować, tak? Zmodyfikować ją odpowiednio, żeby była możliwa do przeczytania przez mechanizmy oraz możliwa do odczytania w trybach kontrastowych, czy w tym przypadku raczej praktyką jest tworzenie zupełnie oddzielnego wariantu strony, która jest bardziej schematyczna, z menu na górze i z treściami bardzo schematycznie ułożonymi. Mhm. Ja bym optowała za tym pierwszym rozwiązaniem i wydaje mi się, że prawie każdą stronę da się dostosować. Rzeczywiście to jest dodatkowa praca, którą trzeba włożyć i którą trzeba sobie założyć i wycenić również na początku, żeby dobrze tam porobić takie skróty właśnie, że jak się chodzi tabulatorami po stronie, to odpowiednio te informacje są wgrywane. Wiele grafik będzie musiało mieć jakieś teksty czy elementy zamienne, które są powiedzmy odczytywane przez te mechanizmy. Jeśli chodzi o typografię, to zasadniczo duża typografia jest bardziej dostępna niż mała i nie ma powodu, żeby to na przykład nie było kontrastowe, czy żeby jakby nie miało tych wszystkich znamion dobrego projektu, czyli też czytelnego, które ma strona dostępna. Natomiast faktycznie, jeżeli są jakieś odjechane kompozycje, ilustracje, które są zaszyte i są na przykład na kanwasie, no to może być problem i można, być może będzie to wymagało sporej dodatkowej pracy, żeby te treści uczynić dostępnymi. Natomiast tak się zastanawiam, że to są zabiegi, które są po to, żeby pewien wizerunek przekazać i bardziej, powiedzmy, w bajerancki sposób pokazać jakąś ilustrację. Więc tutaj, no nie wiem, czy akurat to jest problemem, że to się nie będzie, może być nawet dodatkowy opis, tak jak często są opisy tego, co się dzieje na ilustracji dla osób niedowidzących. Więc myślę, że da się to wszystko rozwiązać, ale faktycznie to jest coś, o czym trzeba pamiętać i trzeba pamiętać od samego początku brać to pod uwagę, bo później okazuje się, że zabrnęliśmy z jakimś projektem, a jeszcze jest ta cała praca, którą trzeba wykonać, żeby uporządkować faktycznie te elementy w HTML-u tak, żeby te roboty czy mechanizmy odczytujące je zinterpretowały poprawnie i dobrze, że dobrze mieć to w pamięci, więc bardzo dobre pytanie. Cześć. Cześć. Ja mam takie pytanie. Jakie według ciebie są technologie, które w najbliższym czasie wypłyną, które wpłyną jakby bardzo na sposób projektowania stron internetowych? Boże. Takie, które były, to jeszcze mogę powiedzieć, ale takie, żebym przepowiadała przyszłość, to już bardzo trudno. Więc nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jakie technologie wypłyną. Się zastanawia nad to. Mogę powiedzieć o takich, które wypłynęły, a zrobiły się w tej chwili na tyle powszechne, że na przykład my je zaczęliśmy stosować w ostatnim roku. No to na przykład Flexbox byłby czymś takim, on już jest stary, ale mniej więcej w zeszłym roku pojawiło się na tyle dużo wsparcia jakby poprzez wszystkie przeglądarki, że z czystym sumieniem możemy go stosować, biorąc pod uwagę, że pracujemy często dla instytucji, które nie za bardzo sobie mogą pozwolić na to, żeby ich strona tylko w Chromie działała. Ligatury, jakieś nietypowe powiązania między literami i te funkcje OpenType też do niedawna jeszcze na przykład nie były podtrzymywane przez Safari. Parę miesięcy temu pojawiło się wsparcie dopiero, więc na takie na przykład właśnie łączenie typograficzne liter i jakieś zamienne glify w czcionkach, to jest bardzo fajnym elementem, też dostępnym dla projektantów wtedy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno sporo się w tej chwili pojawia stron takich mocno, powiedzmy, animowanych i wykorzystujących biblioteki trzywymiarowe, jakieś 3.js albo tego typu WebGL. I to moim zdaniem wciąż działa tak, że jeśli ktoś nie ma bardzo dobrego sprzętu, to te strony się trochę zacinają i trzeba z tym uważać. To są strony o określonym, bardzo dosyć wąskiej grupie odbiorców, ludzi, którzy lubią wchodzić na awards,
i patrzeć, jakie nowe bajeranckie strony powstają, ale tak na codziennej stronie należy z tym uważać. One powodują, że sprzęt się zacina, że są że rzeczy dzieją się powoli, ale to się myślę, że też, to może to byłoby takie, gdybym miała chcieć przepowiadać przyszłość, ale mam nadzieję, że to nie jest nigdzie nagrywane, chociaż pewnie jest, to bym myślała, że może to się będzie zmieniać, mam nadzieję, trzymam kciuki, że takie rzeczy będą coraz mniej obciążać sprzęt, albo te przeglądarki będą tak pisane, żeby coraz optymalniej, nie wiem, renderować tego typu animacje bardziej skomplikowane.